Cześć, witajcie na moim kanale. Często mi mówicie, że bardzo dużo aktorów czy aktorek ma po prostu parcie na szkło. Największym i właściwie jedynym ich marzeniem jest to, żeby byli uwielbiani przez wszystkich, by wszyscy wszędzie ich rozpoznawali, no i oczywiście zazdrościli im wspaniałego życia, jakie wiodą. A dzisiaj będzie kolejny już przecież dowód na to, że nie dla każdego sława, pieniądze i blichtr to jest to, o czym marzą. Niektórzy lepiej odnajdują się w cieple domu rodzinnego, lepiej odnajdują się w relacjach międzyludzkich, które nie wymagają tego zainteresowania mediów, zainteresowania wszystkich dookoła. Dzisiaj opowiem Wam historię aktorki, która w latach 70. podbiła serca publiczności jako Anna w serialu Czarne Chmury, Teresa z Nocy i Dni, a największą popularność przyniosła jej rola Stefci w Trędowatej. Elżbieta Starostecka zniknęła z ekranów i to na własne życzenie. Dlaczego? Dzisiaj Wam to zdradzę. Elżbieta Starostecka przyszła na świat w Rogach 6 października 1943 roku. Jej rodzina pochodzi z Litwy. Jest polską aktorką filmową, teatralną oraz piosenkarką. Zagrała przede wszystkim postać Stefanii Rudeckiej, czyli bohaterkę filmu Trędowata w 1976 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Jako dziecko nawet nie śmiałam marzyć o tym, żeby wykonywać zawód przeznaczony wedle powszechnych pojęć dla osób przebojowych i pewnych siebie, ale jako nastolatka zaczęłam startować w konkursach recytatorskich. Często opowiadam Wam właśnie, że aktorstwo miało być sposobem na przełamanie swoich kompleksów czy też cech charakteru, które teoretycznie w ogóle z tym aktorstwem nie idą w parze. Elżbieta jest dowodem na to, że bardzo często to, co na scenie, nie zawsze idzie w parze z tym, co w życiu prywatnym. W 1965 roku ukończyła Wydział Aktorski Łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. Dyplom uzyskała natomiast 6 lat później, w 1971 roku. Okres mojej wczesnej młodości to fascynacja filmami francuskimi, włoskimi i rosyjskimi, jakie królowały wtedy w polskich kinach. Debiutowała na deskach teatralnych w 1965 roku, zaś jeśli chodzi o film, zadebiutowała już rok wcześniej w obrazie Koniec naszego świata Wandy Jakubowskiej. Początkowo bardzo często grała role drugoplanowe, nawet epizodyczne, jak chociażby w Lalce, czy też w filmie Piekło i niebo. Od 1966 roku występowała w Łódzkim Teatrze Nowym. Grała również w Teatrach Rozmaitości i Ateneum. Wystąpiła na przestrzeni swojej kariery również w 20 spektaklach teatru telewizji. Przełom nastąpił w 1973 roku, kiedy mogliśmy ją oglądać w serialu Czarne Chmury. A już 2 lata później zagrała w filmie, który jak na owe czasy realizowany był z niesamowitym rozmachem, a mam tutaj na myśli Noce i Dnie, oraz w serialu na jego bazie. Aktorka po latach wspomina te właśnie dwie role jako najważniejsze w swoim dorobku aktorskim. Mimo, że my pewnie za najważniejszą jej rolę uznalibyśmy rolę w filmie Trędowata. Kiedy 29 listopada 1976 roku na ekrany kin wszedł film Jerzego Hoffmana, grająca Stefcię Rudecką Elżbieta Starostecka okrzyknięta została pierwszą gwiazdą PRL-u. Miała wtedy 33 lata i mimo, że jak już Wam powiedziałam, miała doświadczenie teatralne, filmowe, serialowe i już jaką taką popularność, to jednak wtedy okazało się, że Polska dla niej zwariowała. Moje życie zawodowe się tak szczęśliwie ułożyło, że ja nigdy nie zabiegałam o żadną rolę. Otrzymałam propozycję przyjazdu na zdjęcia próbne, ale żeby tego uniknąć, zdecydowałam się na operację zatok. Zdjęcia więc odbyły się beze mnie, ale kiedy wróciłam ze szpitala do domu, dostałam wiadomość, że natychmiast mam przyjechać na dodatkową sesję zdjęciową. Powiedziałam, że jestem spuchnięta i że to nie ma najmniejszego sensu, ale kierownik produkcji stwierdził, że nic nie szkodzi i wysłał po mnie samochód. Sfotografowali mnie z tą krzywą twarzą, kazali powiedzieć parę zdań i zostałam Stefcią Rudecką. Jak się więc okazuje, nie zawsze za tym największym sukcesem trzeba też strasznie biec i strasznie go pragnąć. Czasem dzieje się to jakby pomimo wszystkich działań, które robimy i tak było w przypadku pani Elżbiety. Później jednak to szczęście do wspaniałych ról, które same do niej przychodziły, niejako się od niej odwróciło. Być może dlatego, że właśnie przez tą rozpoznawalność Trędowatej
potem już nie proponowano jej tak wspaniałych ról, na jakie ona liczyła. Wielu aktorów się z tym zmaga. Niejednokrotnie jednak jest tak, że telefon po prostu nie dzwoni, a tu, jak sama aktorka przyznała, role były nijakie. Postanowiła się poświęcić pracy w teatrze, zająć domem i wychowywaniem dwójki dzieci, syna Kamila i córki Anny. Ja nie podejmowałam żadnej decyzji, po prostu propozycje, które się pojawiały, nie były dla mnie interesujące. Przed kamerą później pojawiała się bardzo rzadko, bo jak sama przyznała, nie ma potrzeby grania na siłę. Lubi grać wtedy, kiedy czuje, że jej rola przekazuje coś widzowi. Ale kto pamięta te czasy jej największej popularności i trochę wcześniej, to pewnie powie, że były przecież też piosenki i kariera muzyczna, która też miała szansę się rozkręcić, jednak aktorka najpierw zajęła się graniem, a później do śpiewania już nie wróciła. Nagrała kilka piosenek, m.in. Za rok, może dwa, z którą wystąpiła w Opolu w roku 1978 oraz sprawdziła się też w utworze Precz z moich oczu, dosłów Mickiewicza, pochodzącą właśnie z filmu Trendowata. Nagrała też płytę pod tytułem Kolędy, do której aranżację stworzył Włodzimierz Korcz. Artystkę można również usłyszeć na płycie piosenki Jeszcze starszych panów. Ale właśnie zatrzymajmy się tutaj przy okazji tych kolęd, bo powiedziałam Wam, że maczał palce przy tym projekcie Włodzimierz Korcz. A nie jest to takie przypadkowe nazwisko, które Wam wymieniłam, ponieważ jest to mężczyzna, z którym aktorka jest w związku małżeńskim od ponad 50 lat. Co ciekawe, decyzję o ślubie podjęli w wieku zaledwie 21 lat, i po latach wspominali, że byli wtedy kompletnie niedojrzali. Byliśmy uskrzydleni jakby kilka metrów nad ziemią. Zdecydowaliśmy, że będziemy razem do końca życia, mając 21 lat, powiedziała aktorka w wywiadzie dla Vivy. Jak się poznali i czy faktycznie był to taki grom z jasnego nieba? Tutaj rąbka tajemnicy uchylił jej mąż. Studiowaliśmy w tym samym budynku. Wydział aktorski był na parterze, konserwatorium na pierwszym piętrze. Potrzebowali pianisty do kabaretu. Przesłuchali mnie i przy okazji usłyszałem, że jest u nich piękna dziewczyna, której, jak powiedział kolega, niczego nie brakuje. Przyszedłem na próbę, popatrzyłem na Elżbietę i pomyślałem, że rzeczywiście ładna. Nie było rażenia piorunem. Później mój znajomy założył kabaret piosenki przedwojennej. Elżbieta w nim śpiewała, ja grałem. Mieliśmy próby w różnych miejscach w Łodzi, a po próbach ją odprowadzałem. Staliśmy w małym korytarzyku pod schodami i o 4 nad ranem dziwiliśmy się, czemu jest tak jasno. Przecież dotarliśmy do domu koło północy i te rozmowy spowodowały, że wiedzieliśmy, że będziemy ze sobą do końca życia. Ale czemu oni tyle czasu spędzali na korytarzu? Ano dlatego, że aktorka nie chciała przyjmować swojego chłopaka, już można tak może powiedzieć, swojego adoratora w domu, ponieważ była perfekcjonistką, jak się później okazało. Pan Włodzimierz przyznawał, że czekał kiedyś godzinę. Aktorka uważa, że 20 minut, ale to przecież jest niewielka i nieznacząca różnica w stosunku do całego życia, jakie później przyszło im razem spędzić, ponieważ aktorka stwierdziła, że w domu ma bałagan, że jej schody są brudne, dlatego wzięła się za pucowanie i dopiero kiedy wszystko było gotowe, mogła wpuścić Włodzimierza do domu. 2 lata od poznania powiedzieli sobie sakramentalne tak. I co ciekawe, nie było limuzyn, nie było żadnych dorożek ani innych atrakcji. Mieli jechać taksówką, ale okazało się, że jest taka kolejka po tę taksówkę, że nic z tego. Pobiegli więc do tramwaju i to też było dość zabawne. Poszliśmy na przystanek, podjechał tramwaj z otwartymi drzwiami. Ludzi było tyle, że nie dało się wejść. A gdybyśmy nie weszli, nie zdążylibyśmy na ślub. Dopchnąłem Elżbietę w tłum. Sam trzymałem się poręczy. Na schodku znalazłem miejsce na jedną nogę, a druga elegancko wisiała w powietrzu. Elżbieta za to mówiła. Chroniłam jak mogłam bukiecik z kwiatów. Szczęśliwie dojechaliśmy i ślub się odbył. Włodzimierz Korcz później był kompozytorem i autorem wielu znanych piosenek. Na stałe współpracuje z Alicją Majewską. W latach 80., a szczególnie wtedy, kiedy wprowadzono stan wojenny, para myślała o wyprowadzce z Polski. Już wtedy aktorka musiałaby na stałe porzucić swój zawód, ponieważ powiedziała, że za granicami Polski konkurencja jest za duża i bardzo trudno jest się tam odnaleźć. Ale dodała, że nie byłoby to dla niej zbyt duże poświęcenie. Wtedy tak myślałam, coś bym sobie znalazła. Może założyłabym teatrzyk dla Polonii, może projektowała wnętrza. Na pewno musiałabym się czymś zająć, bo też od wielu lat nie gram, a muszę coś robić i mieć świadomość, że nie kostnieję.
Często słyszę, że kluczem do udanego małżeństwa i długiego pożycia jest to, żeby mieć swoje pasje i bardzo często od siebie odpoczywać. Może jest w tym trochę prawdy, ale jednak wydaje mi się, że te pary, które najczęściej mówią o bardzo długoletnim stażu i o tym, że są nadal ze sobą szczęśliwe, wspominają, że nigdy nie miały takiego momentu, w którym ta potrzeba rozstania była faktycznie potrzebą. Raczej się do tego zmuszały, a w tym przypadku para podkreślała, że raczej często cieszyli się na wspólne chwile, których nie zawsze mogło być tyle, ile by sobie życzyli, a rozstania raczej były momentami, które ich dobijały. Nie musimy od siebie odpoczywać, musimy wykombinować czas, żeby być razem. I oczywiście to, co jest najważniejsze, to też zaufanie i wierność. Nawet jeśli zdarzyło się między nami jakieś nieporozumienie, to drobne i na chwilę. Nigdy nie były to poważne sprawy, nic damsko-męskiego. Gdyby któreś z nas zakochało się w kimś innym, to wtedy byłby absolutny koniec, wyznała Elżbieta. Już nic nie byłoby możliwe, bo straciłabym zaufanie. Mają podobne widzenie świata, pasje, bardzo za sobą tęsknią. Wspólnie uwielbiają podróże. Do najwspanialszych wypraw zaliczają pobyt w Australii i Nowej Zelandii. Myślę, że już by mnie nie było na świecie, gdyby nie moja żona. Miałem kilka poważnych operacji. Elżbieta w każdej sekundzie była ze mną. A jak dzisiaj wygląda Elżbieta? Trzeba przyznać, że czas obszedł się z nią bardzo łaskawie. Nadal jest piękną i elegancką kobietą. Nadal można w niej dostrzec tę urodę, która stała się obiektem westchnień wielu Polaków. Wolę spokojne życie niż sławę. Nie chcę wzbudzać zainteresowania. Nigdy nie chciałam być gwiazdą, bo to nie dla mnie. Nie chcę, żeby było mnie za dużo, a telewizja i tak cały czas powtarza trendowatą i noce i dnie. Schlebia mi to jednak, że ludzie się mną interesują. To bardzo miłe, przyznała w rozmowie z Faktem. Ostatni raz mogliśmy ją zobaczyć w filmie Przypadek Pekosińskiego w 1993 roku. Od tamtego czasu konsekwentnie odmawiała przyjmowania jakichkolwiek ról. Zrobiła wyjątek dopiero w 2012 roku i mogliśmy ją podziwiać w serialu Lekarze. Jak sama przyznała, namówił ją do tego jej mąż, który często wyjeżdżał właśnie z racji swojego zawodu, a dodatkowo dzieci, które były już dorosłe, przecież nie zaprzątały jej głowy. Aktorka jednak przyznała, że po prostu ubieganie się o rolę i to środowisko, w którym jednak był wyścig po rolę, bardzo ją męczyło, ponieważ nie miała tego genu rywalizacji w sobie. To jest tak zwana siła przebicia, bardzo pomocna w zawodzie. To, że jej nie mam, jest jakąś ułomnością. Wcale się tym nie szczycę. Z przyjemnością zagrałabym, ale dla mnie warunkiem jest dobry, ciekawy materiał, w którym mogłabym porzeźbić, coś ważnego widzom przekazać. Fascynuje mnie wchodzenie w skomplikowane osobowości. Natomiast tak, żeby tylko być i pokazywać się, to mnie w ogóle nie interesuje. A na koniec mam dla Was taką ciekawostkę, że był jeszcze po drodze w karierze pani Elżbiety taki serial, który nazywał się Więzy krwi. I teraz jeśli sobie myślicie, co ona tam robiła, kim była, co grała, to dajcie sobie spokój, bo właśnie ta ciekawostka to to, że mimo, że była wymieniona w czołówce tejże produkcji, to tymczasem ona sama nigdy nie pojawiła się na ekranie. Ale za to Wy możecie teraz zadecydować, kto pojawi się na ekranie w przyszłości. Czekam na Wasze komentarze. Pamiętajcie, że znajdziecie mnie na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli chcecie kontaktu, nie tego komentarzowego, to tam najlepiej do mnie pisać. No i oczywiście pamiętajcie o subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. A ja już pędzę, żeby przygotowywać dla Was kolejny ciekawy, mam nadzieję, odcinek. I widzimy się. Cześć!